bardzo serdecznie. Nazywam się doktor Muzyka. Zajmuję się badaniami dotyczącymi skomplikowanych chorób. Interesują mnie tylko ciekawe przypadki. Serdecznie, już Was znamy, a teraz czy chcecie poznać mój życie? Od razu mam dobry humor. Ha, ha! Dobrze od na ulicy śmieję się. Ha, ha! Nie tak i nie tyle pusto. Przecież dzieci obiecały mi, że będą razem ze mną leczyć, więc musimy kogoś wyleczyć. Dzień dobry, słucham, co pani dolega. Dzień dobry, pani doktor, ja nie wiem, co mi dolega. To się zdarza. Ale od paru dni czuję się bardzo dziwnie. Bardzo dziwnie? To też się zdarza. Dziwnie zaczęło wyglądać nawet moje ubranie. Rzeczywiście. Dziwnie. A ja przez całe dnie... Nie mam dobrego domu. Siedzę tylko w moim domu. Które są na oknie i wykonać, proszę pana, 5 dziarskich sportowych kroków. Raz, dwa, raz, dwa, raz. Zastrzykiem, ale sądzę, że jak zastrzyk użyję, to ucieknie. Ktoś jeszcze może coś chce powiedzieć. To dziewczynka. Rozweselić, znakomity pomysł. Ale jak? Tu jeszcze chłopcy na końcu, proszę. Ale mogę nie trafić. Wiecie co? Wiecie co? Coś mi przyszło do głowy. Czekajcie, słuchajcie, a może rozweselimy go poprzez piosenkę. Co wy tam? Słuchajcie, unosimy rączki w górę. Zaśpiewamy razem. Wszyscy razem, la la la. Zaśpiewajmy, la la la. I klaszczemy, śpiewamy, i buziaki uśmiecha. Wszyscy razem, la la la. I klaszczemy, i śpiewamy, i buziaki uśmiecha. Wszyscy razem. Dobra, musimy pomagać przy la la la, dobrze? Uwaga! Ale, ale! Widzę jeszcze w pańskim prawem oku odrobinę smutku. Proszę mi udowodnić, że pan już jest weselszy i troszeczkę coś weselszego zagrać. Oczywiście, weselszego? A mogę zagrać coś bardzo wesołego? Ależ proszę! Coś bardzo, bardzo wesołego. Słuchajcie, pewnie nas poszukuje i zaraz znowu coś smutnego. Lekarską łyżką. Proszę okazać język. Dobrze? Na nieśmiałość. A może na cicho?
Na dziko, to jest zwykłe. To jest przecież nieulepszone. Na dziko, to jest zdrowa. Już zaraz pomagam. Wspólnie z dziećmi proszę siadać i się nie zamartwiać. Dzieci, jak możemy pomóc? To kreślałem opcję tam. A chłopczyk? Oj, to ucieknie. Tu dziewczynka. Iść do lekarza. A tu chłopczyk. Tabletki. Słuchajcie, a jeszcze coś? A może po prostu piosenka, które dodam odwagę. Słuchajcie, dzieciaki, czy wy jesteście odważne? Tak! No i mamy rozwiązanie. Uwaga, nauczę was piosenki, która jest na odwagę. Uwaga, uczymy się słów. To co ładnie mówi, to co, jesteście gotowi, żeby leczyć pacjenta? Zaczynamy! Nic złego się nie stanie. Odwagi, odwagi, drogi panie. Nic złego się nie stanie. Odwagi, odwagi, drogi panie. Ojej, zakochałam! Zamienił się w Supermana! Dajcie mu wielkie brawa! Co to znaczy, że teraz będzie... Chciałby wystąpić? Ręka do góry. To jest odważna, tak? Tak, ja jestem odważna. Bardzo odważna. Czyli stań tutaj przodem do swoich kolegów. Poczekaj chwilkę. Czy jeszcze ktoś odważny? Ja jestem odważny. Ten chłopiec odważny? Chodź, przepraszam, stań tutaj. Jeszcze tutaj widzę bardzo odważnego chłopca. Chodź. Dobrze, jest wszystkie wybrani. Tylko trzy osoby. Dobrze, wstawiacie tu kubko. Teraz słuchajcie. Jak łatwo idzie? Oliwier Barcka. Słuchajcie, teraz mamy zadanie. Bijemy brawo naszym kolegom. Brawo! To jest brawo na odwagę. Odwaga będzie nam potrzebna, ponieważ zaraz zrobimy test i zobaczymy, czy nasi koledzy są tacy odważni. Ale najpierw mała rozgrzewka. Trzy wysokie podskoki. Raz, dwa, trzy. Bardzo ładnie. Teraz uwaga, podnosimy do góry lewą rękę. Czy wiemy, która jest lewa? Zobaczcie u mnie, ta jest lewa. To będzie lewa. O właśnie, i ta tutaj będzie lewa. Bardzo ładnie. I teraz kręcimy lewą ręką kółeczka. Bardzo ładnie. Teraz uwaga, stop. Zmiana na drugą rękę, czyli na prawą. Podnosimy do góry prawą rękę. I kręcimy kółeczka prawą rękę. Dobrze, stop. Jesteśmy wystarczająco rozgrzani. Zaczynamy nasz test. Powtórzcie to, co ja zrobię. A dobrze, a spróbujcie trochę głośniej. Super! A czy wszyscy tak potrafią? Słuchajcie, jesteście bardzo odważni. Bijemy sobie brawo za odwagę. I wracamy na miejsce. No nie wiem, proszę się dobrze przyjrzeć, bo czasami różowy przechodzi w fioletowy. Ale może pan już skończyć, bo lekarstwo gotowe, nie mam wyjścia. A lekarstwo gotowe, już nie mogłem się przecież do... Zastrzyk na mnie? Ja chciałem inne lekarstwo, jak ja zaraz dam zastrzyk! Dwa, trzy, cztery, pięć. Zahipnotyzowałam pacjenta. Teraz muszę mu odebrać przykrótkę, że on sobie krzywdy nie zrobił. Krak, krak, krak. Krak, krak, krak. Krak, krak, krak. Krak, krak, krak. Pędź. Pędź. Ale się zmęczyło. A teraz proszę zabrać coś
smokojnego. Ma być spokojne. Co pan gra? Zaczynamy leczenie. Wszyscy się namysłą. Jeśli mamy łatwiejko. A jak jeszcze zobaczyłem, że dzieci pokazują, że jestem fajny, to złość pofrunęła gdzieś daleko. I już nikt nie chodzi. O, co za szczęście! A czy coś się tam zmieniło? No pewnie, że się zmieniło, bo patrzcie. Zobaczcie, wiele danski, dajcie mu wielkie brawo. A może ma po prostu urodziny? Proszę pana, ja mam do pana prośbę. Skoro pan już jest taki spokojny, proszę teraz zagrać coś dla naszego pana i dla pani, dobrze? Brawo mu się należą, fantastycznie. Taram? Czy to jest Taram? To jest miś, proszę pana. A może jego imię to Taram? Może być. Miś, a to Taram. No tak, to jest pańskie lekarstwo. Ja uwielbiam misie. Muszowe jeszcze w dodatku. Ale co ja... No nie popnąć i nie popić wodą, tylko przytulać, przytulać. Całe szczęście będę go cały czas przytulał, a on będzie sobie tak fikał. Hurra! Wszystko mi, że będzie dobry dzień. A potem co? Stał się wesoły i zaczął grać wesoło. Niesamowicie już odważny, dzielny Darek Sołtys. Wielkie brawa! I nasz akcent niezwykle spokojny ze Skutniszem Wojciech Mickiewicz. Brawujemy! Szanowna doktor muzyka, Żaneta Kis. A my się z wami zadowolimy. Do widzenia, słuchajcie.